Witajcie, kochani, witajcie. Jest niedziela, 21 sierpnia 2022. Jeśli czekacie na czytanie na wrzesień, jeszcze trzeba odrobinkę poczekać. Ja wykorzystuję dosłownie minutki, jakie mam wolne, ponieważ dzisiaj mam funeral, czyli idę do domu pogrzebowego. Nie przesyłajcie kondolencji. Z góry za nie zresztą dziękuję, ponieważ nie jest to, dzięki Bogu Najwyższemu, nikt z mojej najbliższej rodziny, tylko po prostu idę dlatego, że osobę starszą już panią znałam, wiele razy spotykałam, dużo mam szacunku do niej i przez ten szacunek tam właśnie będę. Teraz mam wałki, bo dosłownie, jak mówię, wszystkiego mam pół godziny. W związku z tym wybaczcie moją fryzurkę. Jutro, 22 sierpnia, słońce wejdzie w znak Panny. Już prawie przed północą, więc w Polsce będzie to już 23. Ja mówię tu o czasie oczywiście naszym nowojorskim. Przed północą. Panna reprezentuje zdrowie, to jak spędzasz czas. Panna to głębokie analizowanie. Panna to jak spędzasz dzień, także praca będzie ogromnie teraz ważna. Będziemy na to właśnie rzucać dużo światła i poświęcać temu dużo uwagi, jak się czujemy, jak spędzamy dzień, czy to działa na korzyść naszą, czy też nie. Także czworonogi wchodzą w grę. Teraz to, co widzicie w tle, jest powodem właściwej wypowiedzi na dzisiaj i na czas słońca w pannie i na ten nóg księżyca, który już tylko co patrzeć w pannie. A więc nie będę wchodzić w tematy, co się dzieje ogólnie w CDC i dr Fauci, to wszystko, co w tej chwili wiąże się z rozluźnieniem restrykcji. No, szczególnie tutaj widzę w New Jersey coś, z czego się bardzo cieszę, bo to demokratyczny stan. Więc jak już nasz gubernator luzuje obostrzenia, że nawet ci niezaszczepieni nie będą musieli przechodzić testowania, pracy i tak dalej, to już jest olbrzymi postęp. Doktor Bob Gill na programie Russell Brand, jeżeli to oglądacie, on ma prawie 6 milionów zasubskrybowanych osób. Ma bardzo ciekawych gości, trzeba powiedzieć. I opowiada o Big Pharma, o lekarzach, o układach. I od razu tutaj powiem, nie mam czasu na ten temat mówić. Możecie Russell Brand wejść na jego kanał, obejrzeć. Ja postaram rzucić się link, jak będę miała czas. Wszyscy powinni obejrzeć na Netflix Dope Sick. Ja już o tym mówiłam. Kiedy się mówi o Big Pharma, to jest Purdue Pharma i o OxyContin. O tym też mówi dr Bob Gill. O tym wspomina, do tego nawiązują. Wszyscy, a wszyscy powinni to obejrzeć, ponieważ pokazuje bardzo dosadnie i dokładnie, oświeca, przebudza do tego, jak działa Big Pharma i gdzie są w tym wszystkim lekarze. Ja szukam tego, co na mnie zrobiło największe wrażenie. Pharma, Big Pharma funduje także, czyli dofinansowuje firmy farmaceutyczne. FDA, przepraszam, FDA, czyli Food and Drug Administration, jest finansowane, dofinansowane przez firmy farmaceutyczne. A co robi FDA? Zatwierdza bądź nie dany lek. I są dofinansowywani
przez firmy farmaceutyczne. Nie myślicie, że tu coś jest nie tak? I dlaczego jest tak, jak tak jest? No więc to zostawiam. Może innym razem się tego podejmę. Bo dzisiaj, chcąc mówić już tak naprawdę tylko o zdrowiu, widzicie, stoi ta para za mną. Piękne wody przed nimi. Mają tutaj mały, coś rozbitego, jakiś namiot, żeby spędzać czas na łonie natury. I na koniec powiem, z czym mi się to wszystko kojarzy, bo oni, patrzcie, patrzą w dal, siną dal i przejdziemy do następnego obrazka. Choćby tego, bo jest ich kilka i chcę właśnie mówić o paru rzeczach. Na Netflix, i dziękuję, bo któraś z Was podała mi ten tytuł, ale ja tego nie szukałam. I jakoś przypadkowo, szukając coś ciekawego na Netflix, trafiłam na film Another Self, czyli Inna Ja. Chyba zdaje się jest to, ponieważ Istanbul ciągle wymieniają. To jakiś turecki film, ale naprawdę dobry, muszę powiedzieć. Pokrótce trzy najlepsze tutaj przyjaciółki. Ada, która jest chirurgiem, Sefki, przynajmniej tak zrozumiałam to imię, jest adwokatką i Leila, bardzo ciekawa postać, ale szczerze mówiąc zawodu dalej jej nie znam. Jestem dopiero gdzieś na trzecim, bo to jest cały serial i na trzecim odcinku. Bardzo ciekawe, z jakiego punktu widzenia, no bo tu jest i małżeństwo, związki, i rodzina, i dziecko i wszystko tutaj w grę wchodzi, ale co jest tutaj dla mnie główne i najważniejsze i zachęcam bardzo do oglądania tego, jest ciekawe, to to, że lekarka, ta Ada, ten chirurg, widzi, co się dzieje, jeśli chodzi o zdrowie tej adwokatki Sefki, której stara się pomóc, bo ona ma nowotwora i to takiego, który powrócił. Więc stara się jej pomóc. Badania, chemia, wlewy i tak dalej. Te sprawy. A ta adwokatka wybiera się do miejsca, gdzie patrzy się na zdrowie od strony duchowości. A głównie podkreślone jest, że nasze dzieciństwo, nasze wrażenia, przeżycia, z których możemy zupełnie nie zdawać sobie sprawy, do jakiego stopnia oddziałały na nasze zdrowie psychiczne, emocjonalne, fizyczne i duchowe i w podświadomości. To jest zakodowane, zaprogramowane, ale także mają wpływ i przeszłe życia. Nasi przodkowie, no to jest, mówię Wam, bardzo ciekawe. Tak naprawdę to ja o tym mówię od lat, ale cieszę się, że ktoś to wreszcie nakręcił, zrobił. I najciekawsze do tej pory jest to, jak ta lekarka zdenerwowała się, wyszła z tamtego miejsca, gdzie to wszystko się odbywa bardzo ciekawie i powiedziała coś takiego. Większość, czego nauczyłam się w szkole medycznej, co powoduje chorobę, nie jest prawdą. Ona to wyznaje, ja to w cytacie tu zapisałam. I potem jest właśnie ten film Inner Self. Ja to rzucę, kochani, na... To jest z kolei na YouTube filmik, ale znowu po angielsku. Link też rzucę do tego. Kiedy to pewna lekarka, już inna, nie ma nic wspólnego z Netflixem i z tamtym filmem, ja wyleczyłam swoją migrenę, mówi, to jest cytat, nie Imatrax, nie Advilem, tylko uleczyłam poprzez zmianę percepcji, zmianę myślenia, zmianę postrzegania. W tym filmiku jest mowa o tym, że my sami
kreujemy swoje choroby. Czy ktoś chce mieć zawał, wylew czy nowotwora? Oczywiście, że nie. I powiecie, no jak ja? W życiu bym nie wykreował czy wykreowała tego. Ale jeżeli lekarz, i tu jest nieomalże cytat, ale jeżeli lekarz leczy pacjenta, czy operuje, testuje, cokolwiek tam robi, bez podstaw, no to nie jest cytat, już ja dopisałam, dlaczego ta choroba powstała, dlaczego w ogóle miała miejsce, dlaczego umiejscowiła się w tym człowieku, w tym pacjencie i nie powie pacjentowi, co należy zrobić, żeby zmienić tę sytuację, to ten lekarz tak naprawdę tylko przedłuża pacjenta życie, dopóki nie spowoduje, nie wywoła następnej choroby. Zrozumieliście? Czyli tak jak to jest powiedziane zawsze, lekarz, boli nas coś, idziemy do lekarza. Ja o tym już wiele lat temu mówiłam, są filmiki na ten temat. Co robimy? Sięgamy po lekarstwo, idziemy do lekarza, nie pomaga, idziemy do specjalisty, prywatnie do drugiego lekarza. No szukamy najlepszego lekarza. Każdy z tych lekarzy, o boli to, przepisze lekarstwo. I jeżeli teraz ani ty, ani lekarz nie sięgniecie po przyczynę powstania tej choroby, przyczynę powstania tych boleści najprzeróżniejszych, czyli po jednego bólu, to co się robi? Więcej lekarstw. Im więcej lekarstw, tym tylko patrzeć, jak siądzie żołądek, wątroba i tak dalej. Więcej jest powodów, żeby przepisać więcej lekarstw. Co też wiąże się z tym, co mówił ten doktor Bob Gill. Ściśle wiąże się na Russell Brand programie na jego kanale Brenda. Bardzo ściśle. Jak to działa powiązanie? Farma, lekarz. Farma, lekarz. O czym myślimy, co mówimy, co czynimy, odbija się na naszej twarzy i w naszej postawie. Tu już Louise Hay, która, wiecie kto to jest, ona już odeszła z tego świata parę lat temu, ale dużo właśnie mówiła, nawet nie wiem, czy ona nie odeszła 22 sierpnia, nie jestem pewna. Wiem tylko, że tego samego dnia odszedł i Wayne Dyer, dr Wayne Dyer, więc ciekawe, no ale tego nie sprawdzałam. Wiecie, jak spojrzymy na starszych ludzi, to w tej ich postawie, jak wyglądają, kiedy stoją, kiedy siedzą, jak wyglądają ich rysy twarzy, tak naprawdę widać całe ich życie, odbijającą się rzeczywistość, czy mamy, z kim mamy do czynienia, co przeżyli. I głęboki oddech i ta wygodna pozycja jest zawsze świetna. Ta pozycja otrzymywania, tak jak widzimy tę osobę za mną. Ona stoi, też patrzy na piękny widok i ona jest gotowa na to, żeby otrzymać. Spędzanie czasu na łonie natury. I zauważcie, że zawsze macie tutaj na ogół, to znaczy ja zauważyłam, że w tym filmiku, który będzie można obejrzeć, nawet jeżeli nie rozumiecie języka angielskiego, piękne widoki, osoby są same. Bo tak naprawdę, kiedy zauważasz, że coś cię boli, że coś jest nie tak, zanim sięgniesz po cokolwiek, zanim zamówisz wizytę u lekarza, zanim będziesz szukać rad z zewnątrz, usiądź spokojnie, najlepiej na łonie natury, weź kilka głębokich wdechów i zadaj sobie pytanie, bo to jest pytanie skierowane do twojej wyższej świadomości. Co takiego jest, co się dzieje, że ja odczuwam ten ból, gdziekolwiek by on nie był, że boli mnie głowa? I odpowiedzi
Przyjdą. Zawsze przyjdą. Tylko, że my tak nie jesteśmy nauczeni działać. Więc tutaj koniecznie trzeba odprogramować. Ja już kiedyś na pewnym programie miałam właśnie dokładnie to pudełeczko, które już przybladło kompletnie. To było naprawdę piękne, zielone, emeraldowe, a teraz już wypłowiało, robi się nijakie. Ale właśnie pokazałam, że to, czego nauczyliśmy w życiu, jak zostaliśmy zaprogramowani, co jest tą prawdą, bezwarunkowo. To, co należy zrobić? Dokładnie, jeszcze raz to wyrzuciłam. Wyrzucić. I naprawdę zacząć słuchać tej własnej prawdy. Odkrywać siebie. Co jest nie tak? Odpowiedzi przyjdą. Jeśli nie wierzysz, bo może ktoś nie rozumieć wyższej świadomości, twoje ciało ci odpowie. Kiedy zaczyna cię boleć głowa? Czy o czymś myślisz? Czy o czymś mówisz? Czy czegoś się boisz? Czy zamartwiasz się? Tak. To, czego nas, tu zanotowałam sobie, do tej pory nauczono, lekarze, lekarstwa, wiedza medyczna, jak podchodzimy do naszego zdrowia, wyrzucić do lamusa, co przed chwilą zrobiłam. My spowodowaliśmy chorobę w naszym organizmie i my możemy ją uzdrowić. Nie możemy traktować siebie przede wszystkim jako ofiar. No tutaj akurat chodzi o to, że na ogół zauważcie, jak się źle czujemy, to mamy tendencję zrzucić winę na coś, na kogoś. Tak, boli mnie głowa. Bo tutaj dopiero dzwonił i rozszarpał mi nerwy. No nie dziwnego, że boli mi głowa, mam migreny, źle się czuję. Ten zrobił to, tamta zrobiła co innego, ta praca, partner, partnerka, sąsiedzi. I tak można szukać winowajcy bez końca. Tyle, że w ten sposób ty oddajesz energię, ty oddajesz power, moc, czyjeś ręce. No bo jeżeli zauważyłaś, że ktoś cię denerwuje, no to czy nie wypadałoby po prostu z tą osobą przestać rozmawiać na przykład? Potrząsnąć się właśnie z tych osób, od tych osób, z tych sytuacji, które wywołują ból w tobie? Gdzie nie czujesz się dobrze? No jak myślisz? Ma sens? Oczywiście, że ma sens. Wracamy tutaj. Nie, mamy jeszcze inne. Ma sens. Czyli przyjrzeć się trzeba uważnie, bez pytania kogokolwiek, o co tu tak naprawdę chodzi. Bo to ty poniesiesz konsekwencje tego, na co pozwalasz w swoim życiu. Czemu przytakujesz? Czemu nie powiesz stanowcze nie? No więc kiedyś wspominałam hipochondriaków. To są osoby, które kogo nie spotkają, opowiadają o swojej chorobie. Gdzie zobaczą w telewizji, na ekranie, o jest nowa choroba i nowy lek. Od razu tę chorobę mają. O tak, ja to też odczuwam. Trzeba iść do lekarza. Trzeba zacząć się leczyć. Opowiadają wszystkim i naprawdę w to głęboko wierzą. To nie to, że kłamią, naprawdę w to wierzą. Tacy ludzie nigdy nie wyzdrowieją. Ponieważ wręcz wmówią w sobie, w siebie wszystkie te choroby, wszystkie dolegliwości. I tacy są przekonani na 100%, że wiedzą, co mówią. Jeszcze dodadzą może tak, mnie to już nigdy nic dobrego nie spotka. Tak, ja już zawsze będę chora. Tak, no i to tak, to i w rodzinie mojej chorowali, albo nawet nie wiedzieli, że chorowali. Rozumiecie, o co chodzi teraz. Krytykowanie samych siebie.
To też nic nie daje. Oj, to mam do niczego, i tamto do niczego, i nos powinnam zmienić, i uszy powinnam zmienić, i to odstaje, tamto za długie, tamto za krótkie. No, no, co organizm słyszy? Jest źle, źle i źle. Także nie pomaga uczucie nienawiści i niechęci. Ktoś, kto nie może, ja z tą osobą to nie chcę, ja tamtego nienawidzę, tamtemu nie przebaczę. Czyli co? Zakodowanie z tą bardzo negatywną, złośliwą energią. No jak może to przynieść coś dobrego? Wina z przeszłości i strach przed przyszłością. No, każdy strach jest naprawdę czymś bardzo negatywnym. I strach przed przyszłością? No bo tylko strach jest przed przyszłością. No bo nie można straszyć się tym, co było, tylko tym, co będzie. Też już to tyle razy przerabiane, że aż nudne, no ale w tym filmiku akurat będzie też i o tym mowa, jak będziecie oglądać. A więc obwiniamy się. Obwinianie zupełnie bez sensu, nic absolutnie nie daje, tylko powoduje, że źle się czujemy. I strach przed przyszłością. Nawet nie wiemy, czy ten strach będzie miał miejsce, a już się obawiamy. Ciekawe porównanie, i tu będę kończyć, bo już widzę, że przyjechał ktoś po mnie. Ciekawe porównanie. Każdy z nas oddycha nie myśląc o tym. Jest to coś naturalnego. Wystarczy kilka minut przestać oddychać i bez oddychania umieramy. Ale czy ktoś się martwi, że za chwilę nie weźmie następnego oddechu? Nie, jest to naturalne. Tak samo powinno być wszystko inne naturalne. To, że jesteśmy zdrowi, to, że mamy moc, to, że mamy moc kreować coś, to, że powinniśmy się cieszyć życiem. Dlaczego to nie przychodzi w sposób naturalny? Dlaczego obawy i strach zabierają nam dobre samopoczucie? I tu już na koniec kilka przykładów. Witam, synu. Chroniczny ból pochodzi z poczucia winy. Dlaczego? Bo wina szuka kary. Jeżeli jest wina, no to i trzeba to ukarać. Więc jeżeli obwiniasz siebie o coś bez końca, ból występuje tutaj jako kara i sprawiedliwość, co? A więc następna rzecz, strach. O, łysienie powoduje strach na przykład. Między innymi owrzodzenia, różnego typu problemy, nawet problemy ze stopami w niektórych przypadkach. Krytykowanie, takie wieczne krytykowanie, krytykowanie wszystkiego wywołuje między innymi reumatyzm. Wszystko Louise Hay mówi. Natomiast ta niechęć, ta wręcz niechęć, to i tego nie, i tamtego nie, i tego nie znoszę, i tamtego nie cierpię, i nic z tym nie robię, wywołuje między innymi nowotwory. Jeżeli ktoś już wyleczył, to już moja notatka, wyleczył się z nowotwora czy zawału, a potem jest nawrót, więc jeszcze raz się powtarza, dlaczego tak jest? No jest to jasny dowód na to, że przy pierwszym razie, kiedy opanujesz, wyleczysz się, masz szansę na nowe życie. Ale jeżeli nic nie zrobisz z problemami, a więc z przyczynami, dlaczego powstał nowotwór za pierwszym razem, choroba powraca. I najczęściej nowotwór za drugim razem jest niestety śmiertelny. Więc nie wiem, czy zauważyliście, niestety muszę lecieć, a na sam koniec, czy zauważyliście te wszystkie tutaj, patrzcie, jak ona stoi pięknie na tle cudnej natury. Tutaj ona patrzy daleko też przed siebie. Tutaj jest w pięknym miejscu daleko, tutaj bardzo daleko, tutaj też. Wszyscy chcą być na tle i w ogóle na łonie natury. Wszyscy chcą poczuć się wolni.
ciszeni są sami na ogół. I dostrzec większy obraz. Zauważyliście, nie patrzy na drugie drzewo. Patrzy daleko, daleko przed siebie. Nie tylko, że to jest bardzo dobre dla oczu, dla wzroku, ale także dla postrzegania na poziomie duszy. Jest coś znacznie większego, większy obraz niż tylko ja, cztery ściany i budynek przede mną. Kochani, życzę wspaniałego tygodnia, dużo zdrówka, dużo poczynionych zmian, żeby czuć się wspaniale. Czego wam serdecznie życzę, buziaczki, pa i do kolejnego razu.